Cześć, chciałbym Wam dzisiaj pokazać, jak zrobić ciasto, dokładnie murzynka. Myślę, że nadchodzi Wigilia, także idealnie się wkomponuje w Wasze wigilijne stoły. Także co, zapraszam, co Wam będzie potrzebne. Potrzebna nam będzie blacha, tutaj już wysmarowana margaryną i posypana bułką tartą. To możecie zrobić na początek. Później dwie szklanki mąki. Szklanka mleka. Margaryna, pół kostki margaryny. Szklanka cukru. Jedno jajko całe. Łyżeczka cynamonu, dwie łyżeczki sody oczyszczonej, dwie łyżki kakao naturalnego oraz będzie nam z tego potrzebne pół słoika dżemu, obojętnie jaki tam chcecie. Od czego zaczniemy? Zaczniemy od, tutaj możecie sobie jeszcze zobaczyć, miska zwana makutrą, bardzo ciekawe. I tak, zaczynamy od wsypania szklanki cukru i jajka. Teraz musimy to ubić. Żeby to jajko się połączyło cukrem. Ok, jak już jajko się połączyło z cukrem i tak wygląda tutaj ta płynna masa. Następnym krokiem będzie wsypanie mąki przez sitko, najlepiej przez sitko. Taka, wiecie, żeby było miękkie. To będzie też bardziej puszyste. Pamiętajcie, żeby stopniowo dodawać tej mąki. Dobra, tak dodaliśmy, teraz mieszamy. W międzyczasie możecie postawić na gaz garnek z margaryną, żeby się roztopiła tak fajnie, żeby z tego była ciecz. Dobra, już szklankę mąki mamy pustą, czeka jeszcze druga, ale już mamy tak naprawdę bardzo gęstą tą masę, więc żeby była płynniejsza, dodamy szklaneczkę mleka. I mieszamy, żeby to się nam takie zrobiło bardziej rzadkie, a nie takie gęste jak wcześniej. Ok, jak już wlaliśmy szklankę mleka, to mamy taką dosyć rzadką tą masę, więc dodajemy drugą szklankę mąki przez sitko, oczywiście pamiętajcie o tym. Ciasto było bardziej puszyste, żeby nie wyszło za twarde. To jest dosyć ważne. Jak wiecie, diabeł tkwi w szczegółach, zwłaszcza w takich czynnościach. Już nasza margaryna jest bardzo płynna, więc możemy wyłączyć gaz.
I właśnie tak wygląda. Tak powinno wyglądać. Dobra, po dodaniu sody od razu mieszamy. I pamiętajcie, żeby nie było żadnych grudek. To jest naprawdę ważne. Czyli pamiętajcie o kontrolowaniu mleka i mąki, żeby to wsypywać i wlewać naprzemiennie. To jest dosyć ważne, żeby w tym cieście, w tej masie nie było. Dobra, jak już rozmieszaliśmy sodę, to bierzemy się za cynamon i kakao. Możemy oba składniki wsypać razem. To nie ma dużego znaczenia. I mieszamy. O, już fajnie, fajnie to wygląda. Fajnie się to rozpuszcza to. Pamiętajcie, żeby mieszać to dosyć długo, żeby nie było żadnych grudek. Teraz trochę widać, więc trzeba mieszać. Mieszamy, mieszamy. Długo. I energicznie. Tak, żeby wam się tutaj nawet mięsień spompował. Tutaj nadgarstki też pracują. No, mieszamy, mieszamy. Z tego będzie taka fajna masa bez grudek. Nie może być grudek, pamiętajcie o tym. Jak mieszacie, też taka porada, że jak was już ręka boli takiego mieszania, to złapcie niżej, wtedy idzie sprawniej. Dobra, mieszamy, mieszamy, już jest dosyć ok, już ten, już bicek się nawet spompował, już czuć, łapa boli nawet. Dobra, i teraz bierzemy tutaj margarynę płynną, już jest fajna ciecz, i wlewamy. I dokładnie mieszamy. Mieszamy też, żeby to wchłonęło porządnie. Ok, już widzę, że się dosyć fajnie rozpuściło ta margaryna. Także bierzemy teraz dżem. Możecie sobie jakikolwiek wziąć. Ja akurat mam ręcznie robiony. Fajny, taki wiśniowy. Wiśnia jeszcze z naszej działki. No i bierzemy z tego około pół słoika. Dobra, będzie ok. I bierzemy się za mieszanie. Mieszamy, mieszamy też, żeby się dokładnie rozpuściło. Dobra, myślę, że już ta masa dosyć ładnie wygląda. Fajnie się rozpuściło. Także teraz będziemy naszej tutaj wlewać całą tą masę. Trochę waży ta micha. Idzie powoli. Wkładamy naszą masę na murzynka do piekarnika rozgrzanego na 180 stopni i pieczemy około 45 minut. Dobra, po 45 minutach już nasz murzynek jest gotowy. Bardzo fajnie wygląda. Pachnie świetnie, naprawdę. Szkoda, że tego nie czujecie. I polecam. Bo szybki. Naprawdę szybko się go robi i jest naprawdę bardzo dobry.
Polecam. I pozdrawiam i zobaczymy się na Wigilii. Na razie. Cześć.